Wiadomo, że życie to nie tylko szkoła. Fajni znajomi, udane imprezy, modne ciuchy, gry i internet. Całe życie przed nami. Codziennie nowe pomysły i przygody. Chcemy wszystkiego spróbować. Przyszłość? Zrobimy kariery, będziemy mieli udane życie zawodowe. Jedni myślą, że do tego potrzeba dobrego wykształcenia, inni stawiają na szczęście albo spryt. Najlepiej, kiedy idzie to w parze. Ale w życiu nie chodzi tylko o pieniądze, dobry samochód, piękny dom, podróże po świecie. Jest coś, czego nie da się kupić: szczęście, miłość, przyjaźń, no i zdrowie. Jednak o nim nie myślimy, kiedy jesteśmy młodzi i nic nam nie dolega. Nie każdy planuje swoją przyszłość, nie wszyscy zastanawiają się nad tym, czym jest szczęście. Cieszymy się chwilą, chcemy żyć kolorowo. Zdarza się, że spotykamy kogoś, kto staje się dla nas ważny i przez chwilę idziemy razem. Czasem myślimy o nim to moja druga połówka. Czasem jesteśmy zakochani. Dobrze, kiedy bycie razem oznacza troskę o bliską nam osobę, wierność, odłożenie decyzji o współżyciu seksualnym na później. Warto wymagać tego nie tylko od siebie, ale też od drugiej osoby. Życie seksualne wiąże się z odpowiedzialnymi wyborami. Warto pamiętać, że seks może prowadzić do nieplanowanej ciąży oraz zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Czy słyszeliście kiedyś o HPV? Czy wiecie, że około 80% aktywnych seksualnie osób może mieć kontakt z HPV? HPV to skrócona nazwa powszechnie występującego wirusa brodawczaka ludzkiego, który jest główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy. Do zakażenia dochodzi najczęściej podczas stosunków seksualnych. Wirus łatwo przenika do komórek, przez co niebezpieczny